Nagrywa. Bardzo pięknie, bardzo serdecznie Was witam w składzie prawdopodobnie narastającym w trakcie tego spotkania oraz wszystkie osoby, które będą oglądały tego Zooma, bo nie mogły być obecne na spotkaniu, ale chciały się zapoznać z tym, co będzie. Mam nadzieję, że wiecie, kim jestem i czym się zajmuję. Chyba, że to Wasz pierwszy raz. Więc przypomnę tylko, że jestem Aga Rogala i zajmuję się pomaganiem rodzicom w dogadywaniu się ze sobą i ze swoimi dziećmi. I ponieważ docierały do mnie prośby o to, żeby zrobić coś o rodzeństwie, zrobić, jeśli by się udało, szkołę dla rodziców o rodzeństwie, jeszcze wspomnę o tym za chwilę, no a moce przerobowe nie pozwalają na realizowanie wszystkich życzeń i pragnień, to sobie wymyśliłam, że poświęcę ten kwiecień na taką akcję Wiosna dla Rodzeństwa i być może część z Was była obecna na live'ach, które były trzy w międzyczasie, nie? Jakbyście nie byli obecni, a mieli ochotę się z nimi zapoznać, to były live o tym, że miały się kochać, a się nienawidzą nasze dzieci, o tym, jak bardzo zazdrość potrafi brać górę i jak sobie z tym radzić i o naszej głębokiej potrzebie bycia sprawiedliwym rodzicem rodzeństwa. O tym były trzy live'y i one są już na YouTubie w całości, to znaczy tak ładnie okrojone, żeby nie było za dużo przerywników takich rzeczy, ale też są fragmenty, które dzielę i wrzucam na Instagram, na Facebooka i to jeszcze będzie dużo powrzucane. Także spokojnie możecie sobie zaglądać tam i czerpać sobie z tego, co było do tej pory. Powiedziałam, że docierały do mnie prośby o to, żeby zrobić rodzaj szkoły dla rodziców rodzeństwa online. O co chodzi? Słuchajcie, ja jestem realizatorką szkoły dla rodziców, programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. To jest taki program, być może osoby, które są tu obecne albo będą to oglądały, brały już w czymś takim udział. To jest program, który ma bardzo długą tradycję i bardzo duże doświadczenie, prawie chyba 30-letni w tej chwili. I to jest wtedy takich 10 spotkań, podczas których rodzice pracują nad swoją więzią z dziećmi, nad takimi swoimi rodzicielskimi umiejętnościami, które są dla nich takie trochę po nowemu. Bo wiecie, my bardzo często jedziemy na autopilocie, nawet jak nie chcemy, to kiedy emocje gdzieś tam biorą górę, to jedziemy na autopilocie, to znaczy powtarzamy zachowania naszych rodziców na przykład, a niekoniecznie chcemy, żeby tak było, nie? Chcieliśmy zrobić to nasze rodzicielstwo inaczej. Jakoś tak w praktyce nie bardzo idzie, kiedy się robi gorąco. Albo na przykład mamy taki problem, że no coraz mniej się dogadujemy z tym naszym dzieckiem czy dziećmi i chcemy nad tym popracować. A badania dowodzą, że to, w jaki sposób jaką my mamy więź zbudowaną z dzieckiem, to nie jest tylko, wiecie, to nie ma wpływu tylko na to, czy nam się będzie w domu miło siedziało przy kuchennym stole i gadało przy śniadaniu, to ma wpływ na to, czy na przykład nasze dzieci pójdą w narkotyki. Czy na przykład nasze dzieci pójdą w środowisko jakieś patologiczne, takie, które, jak to się mówi, sprowadzi ich na złą drogę, nie? Czy nasze dzieci będą szukały gdzieś rodzajów takich psychicznych, emocjonalnych protez, czy dostaną to, co powinny dostać w domu i nawet jeśli spróbują czegoś głupiego, zrobią coś głupiego, to w to nie wejdą, bo nie będą miały takiej potrzeby, nie będą miały dziury do zapełnienia. Tego uczy szkoła dla rodziców i wychowawców. Jak budować taką więź z dzieckiem, żeby była z jednej strony miłość, bezpieczeństwo, bezwarunkowa akceptacja, w sensie kocham cię, jesteś, kocham cię, tyle wystarczy, ale z drugiej strony, albo i z drugiej strony, żeby były pewne normy, pewne granice i pewne wymagania, które mają to dziecko poprowadzić ku dojrzewaniu, ku własnemu samodzielnemu życiu. Kocham i wymagam. Ponieważ w pandemii przyszły takie ograniczenia, jak pamiętacie, ja się zdecydowałam wtedy na próbę przerobienia
tego programu szkoły, tak żeby się dało jak najwięcej z tego zrobić online. I być może są tu osoby, albo będą oglądały, które już w takiej szkole online wzięły udział. Nie? To były już 4 edycje do tej pory. No, a program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ma jeszcze cudowne 2 swoje kontynuacje. Jeśli się zrobi tę pierwszą część podstawową, to można zrobić część dla rodziców rodzeństw lub i część dla rodziców nastolatków. Ja jestem realizatorem tych wszystkich części, nie? Tej pierwszej i tych 2, które można sobie zrobić. No i bardzo mnie proszono właśnie o to, żeby zrobić to dla rodzeństwa. Nie da się tego, słuchajcie, aż tak pięknie przełożyć, jak się udało z tą jedynką, z tym jakby kursem podstawowym. Niemniej być może zrobię kurs online taki, żeby jak najwięcej dla rodziców rodzeństwa jak najwięcej wam z tego dać. Ale to jest pieśń przyszłości, na przyszły rok szkolny. A ten kwiecień miał być po to, żeby tyle, ile jestem w stanie wam trochę podrzucić. No właśnie, słuchajcie, z tego kursu, z tego programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dla rodziców rodzeństwa. I to, co dzisiaj zrobimy, mam nadzieję, że mnie żadna policja tutaj do szkoły dla rodziców i wychowawców nie ścignie za to, że robię wam zajęcia z tego programu, kiedy nie uczestniczycie w kursie, a być może nie byliście nawet na pierwszej części. Niemniej wydaje mi się, że lepiej, lepszy rys niż nic, lepiej tak niż wcale i po prostu to jest najlepsze, co mogę wam dać, ten kawałek takiej praktycznej wiedzy, żeby może zapanować trochę nad sytuacjami w domu, jak nie nad wszystkimi, to chociaż nad większością albo częścią. Bo bądźmy szczerzy, słuchajcie, nie będzie idealnie. Nawet jak się będziemy bardzo starać, będzie idealnie. No wszyscy jesteśmy ludźmi, podlegamy emocjom, podlegamy zmęczeniu, podlegamy wypaleniu, podlegamy poczuciu, że walczymy z wiatrakami albo walczymy sami. I lepiej być dla siebie troszkę wyrozumiałym i starać się, kiedy się da, niż biczować się i odpuszczać, bo i tak mi się nie uda być na 100%. Takie mam przekonanie i tak też ja sama funkcjonuję w tym swoim rodzicielstwie. Mam 3 dzieci. 5-latka, 13-latka i córę, która właśnie dzisiaj kończy 11 lat. I właśnie powinna z nią siedzieć na jakimś świętowaniu, ale nie siedzę. No ale tak wyszło. A jakie wy macie dzieci, słuchajcie? W jakim wieku? Rzućcie mi tutaj teraz na czat, żebym wiedziała, kto tu siedzi. Dobra. Rozumiem, że to są sami rodzice rodzeństwa. Chyba, że jest ktoś, kto ma jedno. Ewa, córka 6 lat, syn 2 lata. Ok. 11 i 6, Paulina, 2 chłopaków. Pięknie. Kto jeszcze tu siedzi? Na razie 11 najstarszy. 8 lat córka. A, Gosia, czyli jedno dziecko, a jesteś. Super. Patrzę, 2 synów, 2 i 4,5. 6, 9 chłopcy. Czyli na razie 11 najstarszy. No plus mój 13-latek, jakby wyliczyć moje dzieci. Kogo mamy jeszcze? Raz, 2, 3, 4, 5. To jeszcze 2 osoby mogą napisać. Jedna dziewczynka, a przepraszam, 1 rok dziewczynka pewnie, tak? 3 lata chłopak, 5 lat dziewczyna. O, Kasia. No to pięknie. Małe przerwy, niezły team. To jeszcze ktoś nie napisał? Nie wiadomo. No dobra, nie trzeba się. Tak, może ja coś źle policzyłam tutaj. Dobrze, czyli od 13 roku życia mojego do pierwszego roku życia u Kasi. Konkret. Dobrze. No i co, kłócą się? Kłócą się trochę, bardzo, czy prawie wcale. Śmiało, można się wypowiedzieć.
Chociaż chyba, że to pytanie retoryczne, nikt nie napisze. Kłócą się mocno, pisze Ewa. Codziennie, pisze Ania. No. To jeszcze fajnie by było, jakby było codziennie, raz dziennie, nie? A to tak jest, u mnie to jest średnio co 15 minut. A tak solidnie to raz na godzinę. To tak. I codziennie. Codziennie, kilkakrotnie. Walczą. Kasia napisała, że walczą. Kasia, która ma jedne, rok, 3 latka i 5 lat. No to ja to sobie wyobrażam tę walkę. Nie wiem, jak reagować, jak się kłócą. Jestem jedynaczką. Karo, gdybyś nie była jedynaczką, też byś nie wiedziała, jak reagować. Prawdopodobnie. Także spokojnie, to nie jest szczepionka. Bo różne mamy nawyki, historie. To pocieszające. No, ja mam 2 8-latki, 1 10-latkę. Wcześniej miałam problem z czatem. A, napisałeś. Aha, rozumiem. Dobra, dzięki za uzupełnienie. 8 8 10. No dobrze, dobrze. Kłócą się bardzo. Słuchajcie, no i teraz tak. Co my robimy, kiedy interweniujemy? Znaczy, kiedy wkraczamy do... pomiędzy te kłócące się dzieci. Bo w ogóle kłócą się bardzo, mówi Paulina. No właśnie, bo my mamy taką potrzebę, żeby wkroczyć. Nie? Ta potrzeba wynika z różnych rzeczy. Albo z tego, że mamy po kokardę krzyków, czy słów, które padają i chcemy po prostu ukrócić niewłaściwe zachowanie. Nie? Albo chcemy rozsądzić, bo na przykład uważamy, że zdecydowanie jedna strona tego konfliktu ma rację, albo ma prawo, albo nie wiem, słusznie mówi, albo coś tam. I chcemy jakby sprawiedliwość wprowadzić. Albo chcemy co? Chcemy, żeby na przykład, nie wiem, nie zrobiły sobie krzywdy, zabezpieczyć się przed jakąś eskalacją tego konfliktu. No i wkraczamy do akcji. Wkraczamy na różne sposoby. Nawet często staramy się zachować spokój. Jednakowoż z mojego doświadczenia i z tego, co rozmawiam z rodzicami, wynika, że bardzo łatwo eskaluje. Nie? Bardzo łatwo nas to niesie. No bo czujemy się nieskuteczni, bezsilni, nierozumiani, niesłuchani, ignorowani. Czujemy, że to jest w ogóle jakiś chaos nas ogarnia, że one w ogóle nie trafiają do nich logiczne argumenty, że się sytuacja zaognia i że w ogóle znowu jest to samo, nie? A przecież 1000 razy już ten temat był, to było mówione, załatwiane. O, pisze Paulina, niesie nas, bo powtórzone 3 raz budzi irytację. No dokładnie, dokładnie. Irytację, bezsilność, tak, tak. No i nam idzie tam pod sam korek. No. No, więc bardzo łatwo z naszego spokojnego tonu wchodzimy na ton coraz głośniejszy i na przykład mówimy, proszę przestać krzyczeć. Nie? A my modelujemy zachowanie. Więc to, co właśnie zrobiliśmy, to jak się wrzeszczy, żeby była cisza, no nie? No ta cisza wtedy jest dlatego, że się ktoś przestraszył przeważnie, a nie dlatego, że czuje się przekonany. Więc my po prostu lecimy tak samo na gorąco. I to, co robimy, niestety my mamy takie nieprzyjemne emocje związane z tymi naszymi interwencjami i z tymi, że dzieci się kłócą, ale dzieci też mają takie emocje związane z naszymi interwencjami, które, kurczę, nie pozwalają często, wiecie, żeby ten konflikt się faktycznie uspokoił, jakby faktycznie załagodził. Bo często wkraczamy z tym
z tym krzykiem naszym, albo z zarządzaniem, albo z uspokajaniem, albo z mówieniem, w takim razie nikt nie będzie miał, jak się nie potraficie bawić, albo nie potraficie się pogodzić, albo nie potraficie wybrać jednego programu, to nikt nie będzie miał, nie? Bo takie też robimy rzeczy. Albo ustalamy, kto najpierw, a kto potem, albo kto wczoraj, więc nie dzisiaj, i tak dalej, i tak dalej. I dzieci też mają takie emocje, które im utrudniają nieeskalowanie, bo one się czują nierozumiane. One się czują w ogóle czasem tak zaskoczone, że nie wiedzą czemu nam, skąd taka nasza reakcja. One się czują skrzywdzone, niesprawiedliwie potraktowane, niewysłuchane. One się czują zignorowane, pokrzywdzone, przegrane. Albo czasem, bo to się zdarza niestety, my się potrafimy tak zachować, że wręcz w ćwiczeniu, słuchajcie, w którym jak jest ta szkoła dla rodziców rodzeństw, ona jest na żywo i robi się takie ćwiczenie z rodzicami, żeby oni poczuli, jak to jest, jak się z dzieckiem i rodzic wkracza do akcji, to ci rodzice, wiecie, którzy wcielili się w rolę dzieci na chwilę, żeby po prostu poczuć te emocje, mówią, że wiecie, co czuli? Politowanie dla rodzica. Przeczuli pyką takie, że to nędznie wygląda po prostu z perspektywy dziecka. No bo to dziecko też może być w różnym wieku, nie? I taki 12-13-latek właśnie patrzący na przykład na to, jak nas fala poniosła i średnio to kontrolujemy, to też ma swoje takie myśli, które niekoniecznie byśmy chcieli, żeby na nasz temat miał. Więc to jest mało pomocne. Ewa pisze, u nas córka zaczęła kłócić, kłócąc się także z nami, zaczyna mówić naszymi słowami. Te słowa, które mi się wysmykają, ona używa później. No, to się właśnie nazywa modelowanie zachowań. Czyli my jesteśmy niestety nieustającym przykładem. Możemy sobie gadać bardzo mądre rzeczy, ale dziecko będzie naśladować to, co robimy, a nie o czym prawimy kazanie. To jest modelowanie. No i dobra. I w takim razie mamy te kłótnie dzieci. Ale słuchajcie, kłótnia kłótni nierówna. I to, co sobie za chwilę będziemy mówić, jak reagować na kłócące się dzieci, to będziemy mówili z takim podziałem no właśnie na te różne rodzaje kłótni. Bo są takie kłótnie typu standard, typu, jak ja powiedziałam, nie, że co 15 minut, albo że raz na 15 minut, to są takie kłótnie, że raz na godzinę, bo to jest coś większego. A są takie kłótnie, które wygląda, że robi się niebezpiecznie, a są takie, które są niebezpieczne, bo to już jest bójka. Choć bójki mogą być bezpieczne i niebezpieczne, i to też dzisiaj powiem. Także zapraszam Was teraz na przegląd tych sposobów reagowania polecanych przez szkoły dla rodziców i wychowawców na różnego rodzaju konflikty i bójki, czy kłótnie i bójki pomiędzy dziećmi w rodzeństwie, ale oczywiście spokojnie można to przekładać na też sytuacje, nie wiem, pomiędzy kuzynami albo pomiędzy koleżankami i kolegami. Trochę mam niepokój, jak myślę na przykład, że w piaskownicy, bo różnie to może być, więc tam może zmożona ostrożność, niekoniecznie to wszystko to, co będę za chwilę mówić, tak? Ale to sobie będziemy dopowiadać. To teraz ja udostępnię Wam tę prezentację po to, żeby mi się łatwiej Wam opowiadało bez przeszkód, żeby nam się tutaj też Wam dobrze śledziło, o czym będziemy mówić. No i dobra. I mamy tutaj tak zwaną normalną sprzeczkę, poziom pierwszy. Ja tu napisałam hasło, które powtarzamy na szkole odnośnie do takich sprzeczek. Pomyśl o następnych wakacjach. W sensie, że dosłownie. Dosłownie, kiedy dzieci się kłócą w standardzie, mają jakiś spór, nie wiem, o to, kto teraz będzie miał pilota albo kto ma wyrzucić kosz na śmieci, czy nie wiem, zgasić światło w łazience albo przy zabawie,
to naszym zadaniem jest pomyśleć o czymś, zrobić coś, co sprawi, że my się od tego oderwiemy, że my nie będziemy o tym myśleć, albo przynajmniej spróbujemy się wyizolować z tego konfliktu. Dlaczego? Bo to nie jest nasza kłótnia. Po pierwsze, to jest ich kłótnia. No chyba, że my chcemy też tego pilota. No to wtedy to nas dotyczy, ale one się kłócą o pilota, a ty nie chcesz tego pilota, bo nie będziesz teraz oglądać telewizji, to nie jest twoja kłótnia. Jak one się kłócą o to, kto się będzie teraz bawił tą zabawką, to nie jest twoja kłótnia, rodziców, bo się nie chcesz bawić tą zabawką. To jest ich sprawa. Dosłownie, to jest ich sprawa. I zdarza mi się, powiem wam czasem, jeśli dziecko do mnie przyjdzie i próbuje mnie wciągnąć, chociaż właściwie to na dobrą sprawę to się zdarza, tylko teraz robi to ten najmłodszy i też rzadko. I to jest ten poziom pierwszy, to ja mówię, ale słuchaj, to mnie nie dotyczy, to nie jest moja sprawa. Ja to mówię z czułością i troską, słuchajcie, żeby nie było, że ja to mówię, że to się takie, wiesz, nic mnie to nie obchodzi, bo nie tak. Nie tak, nie mamy pokazać dzieciom ignorancji, mamy im pokazać, jakby dać im odpowiedzialność za to, co robią, bo to ich dotyczy. Cokolwiek zrobimy, my nie sprawimy, że one się już nigdy nie będą kłócić. To dzisiaj cięłam na kawałki, wiecie, tego live'a pierwszego z Wiosny dla Rodzeństwa o tym, że miały się kochać, a się nienawidzą. I tam akurat trafiłam na taki fragment, kiedy jeden tata, być może byliście i słyszeliście, opowiada, no właśnie jak tam malutkie dziecko ciągnie swoją starszą siostrę za włosy i jak ona na to reaguje, że się złości, na. No i że oni mówią te wszystkie takie komunikaty wspierające, odwołujące się do emocji, akceptujące te emocje i tak dalej. No ale kurczę, no to dalej trwa, to dziecko dalej się złości, jak jest ciągnięte za włosy. No tak. Bo my nie mamy sprawić, żeby problem się całkiem skończył, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy pomóc problem znieść. Możemy pomóc dziecku radzić sobie z emocjami, ale nie sprawić, żeby ich nie było. Albo żeby były tylko te przyjemne. Możemy pomóc dzieciom, żeby radziły sobie z konfliktami i kłótniami, ale nie sprawić, żeby ich nie było. Między innymi dlatego, że to jest im potrzebne. Sprezentowaliśmy naszym dzieciom siebie nawzajem. Daliśmy im towarzystwo, które, daj Panie Boże, będą miały ze sobą dłużej, niż my będziemy żyć. I to jest bardzo okej. I one sobie będą bliżsi, czy oni mogą być sobie bliżsi niż z nami. Może to tak pójść w tą stronę i będzie super. Żeby tak było, muszą się kłócić, żeby móc się godzić. Muszą się kłócić, żeby docierać czy ucierać pewne jakieś wspólne postanowienia czy podział, czy to, co ich dotyczy. Muszą się kłócić, żeby umieć się w przyszłości kłócić. To są sobie sparing partnerzy. I to jest okej. I to nie jest nasz błąd wychowawczy, że nam się dzieci kłócą. Nam jest to trudno znieść. I to jakby ma logiczne uzasadnienie. Nie mówię, że nie powinno tak być. Natomiast to jest wszystko okej. Jest na miejscu. No właśnie, chcemy, żeby umiały załatwić te sprawy. Jeśli chcemy, żeby umiały załatwić swoje sprawy, żeby umiały załatwić sprawy między sobą, no to nie możemy się wtrącać, nie możemy interweniować. Poza tym, kurczę, my nie jesteśmy Duchem Świętym, słuchajcie, że zawsze wiemy, kto co zrobił, kto jest winien, kto powinien ustąpić, bo wcześniej, bo coś tam. Nie widzimy tych wszystkich rzeczy, a bardzo często wstępujemy trochę w taką rolę. Więc w takim układzie bardzo często, bardzo łatwo można nas oskarżyć o niesprawiedliwość. Co więcej, w sumie słusznie, jeśli się pomyliliśmy, a żeśmy się wtrącili.
więc lepiej nie. I bardzo ważny argument przemawiający za tym, żebyśmy się nie wtrącali, to jest taki, że rodzic to jest oliwa do ognia. To znaczy, póki ty jesteś jakby w konflikcie, jak ty interweniujesz, wchodzisz w ten konflikt pomiędzy dziećmi, to sprawiasz, że jesteś trochę taką, nie chcę powiedzieć kartą przetargową, ale jakby kto cię będzie miał za sobą? No bo ten wygrał. Więc, będzie, że, więc może być to, nie może być, na pewno będzie. Na pewno będzie to cenne i dolewa, w sensie, czy ty jesteś, czy ty powiedziałeś, że ten, czy tamten, czy ta, czy ten jest, ma być górą, czy ma teraz wsiąść, czy ma jakby, no, mówiąc wprost, wygrać ten konflikt, nie? I póki jesteś, jesteś w grze. I powiem wam, że za swój sukces wychowawczy, jeśli chodzi o, o ten kawałek z kłótniami i bójkami dzieci, i nie boję się akurat w tym wypadku użyć sukces wychowawczy, bo to jest moja ciężka robota, żeby tak było, jest to, że jeszcze o ile młody, ten najmłodszy pięciolatek mnie czasem zawoła, o tyle starszaki jak się kłócą, trzynastolatek z jedenastolatką, nikt mnie nie woła. Czasem przyjdzie córka się poskarżyć po fakcie, też nie zawsze, ale nikt mnie nie woła. Mamo, no, żebym interweniowała. Co, nie? Uważam, że to jest efekt mojej ciężkiej pracy, ciężkiej polegającej na tym, żeby właśnie pomyśleć o następnych wakacjach, wsiąść sobie na rękach, wyjść z pokoju, zrobić to wszystko, co jest mi potrzebne, żeby wytrzymać i nie interweniować. Jak najczęściej. Więc to się da. Jest super trudne czasy. Ale się da. To, że mamy pomyśleć o tych wakacjach, nie? Albo w jakiś sposób oderwać te myśli, zająć się czymś innym, nauczyć dystansu, to nie znaczy, że mamy się zgadzać na każdą sytuację, która się dzieje. Na każdy krzyk, który się dzieje, na każdy poziom hałasu. Zaraz sobie o tym powiem. Natomiast tutaj chcę tylko tak jeszcze jedną rzecz wam wskazać. Być może część z was była uczestnikami tych różnych warsztatów czy spotkań, które ja robiłam, o tym, żeby czytać sygnały z ciała swoje, żeby być uważnym na to, że nam ciało podpowiada, jadę na rezerwie, nie? Albo kończy mi się, zaraz eksploduje. Bo jeżeli chcecie zachować dystans, to bardzo się to przydaje. To jakby rozpoznawanie po sobie, gdzie u mnie narasta ten poziom, gdzie ja go odczuwam i o czym mnie to informuje, nie? O na przykład zaciskanie żuchwy, czy zaciskanie pięści, wbijanie sobie paznokci w dłonie, nie? Napinanie mięśni, spinanie pośladków, nie wiem. Różnie to mamy. Ja miałam przez długi czas, rejestrowałam akurat swoje napięcie, które rośnie tutaj na coraz bardziej usztywnionej żuchwie. I jak nie chciałam zareagować, a już tutaj czułam tą spinę, to wam też mówiłam tym osobom, które były w takich warsztatach, to ja po prostu nabierałam powietrza do ust, nie? O, robiłam coś takiego. I jakoś trochę mniej tego powietrza, to go sobie przetaczałam po ustach, po policzkach, żeby napiąć te wszystkie mięśnie. I dzięki temu, ja naprawdę to robiłam, dzięki temu raz, że rozluźniałam je, a dwa, nie mogłam w tym czasie reagować. I był taki moment autentycznie, że moje dzieci to zauważyły. Że ja się chyba, ja pamiętam, jak one to powiedziały, bo to w aucie było wtedy, że mama, denerwujesz się? O, tak, której zapytało. Mama, denerwujesz się? No i ja wtedy pytam, a czemu pytasz? Bo robisz to z policzkami. I to też jest modelowanie. Tak poza tym. Że można sobie pomóc, żeby nie wybuchnąć.
Więc nie jest tak, że my to robimy tylko dla siebie. Tylko to też jest pokazanie dobrego wzorca. I teraz ten kawałek, słuchajcie, jak reagować, nie reagując? Przy tych zwykłych kłótniach dzieci zawsze sobie pomyśl, czy to jest problem. Zawsze sobie pomyśl, czy to jest problem. To jest naprawdę uwalniające. To czasem pomaga nie wkroczyć do akcji. Nie mówię, że zawsze, ale może ci pomóc w iluś procentach przypadków. Po drugie, nie zmuszaj się do sztucznego spokoju, bo nie zauważysz, kiedy twoje ciało już tego nie wytrzyma. Jeśli, słuchajcie, jest takie okoliczności, że narasta ten krzyk, czy że to jest w ogóle, czy na przykład po prostu boli głowa, kurde, i nie chcecie słuchać wrzasku, czy jedziecie w jednym aucie i po prostu tam się jakiś armagedon na tylnym siedzeniu odbywa, macie święte prawo powiedzieć, że rozumiecie, że mają konflikt i na pewno to potrafią załatwić, albo chociaż tyle, ale prosisz, czy prosisz, żeby było ciszej, bo cię A, boli głowa, B, ciężko ci to znieść, C, nie chcesz się wtrącać, a coraz ci trudniej to wytrzymać. Powiedz, jak jest. Powiedz, jak jest. Bo po prostu, że nie musisz tego słuchać, czy że nie chcesz tego słuchać, jeżeli chcą dalej prowadzić tę dyskusję, to może się przeniosą do drugiego pokoju. Różne rzeczy w różnych momentach, dla różnego wieku, w różnych sytuacjach działają. Ja chcę ci tylko powiedzieć, żeby warto to mieć z tyłu głowy. To nie chodzi o to, że jak ja mam się zgadzać na to, że one się konfliktują, to ja mam się zgadzać na każdą formę tego konfliktu. Albo na te wszystkie atrakcje. Absolutnie. To tak jak zgadzamy się na obecność wszystkich emocji, ale nie zgadzamy się na obecność wszystkich zachowań pod wpływem tych emocji. Tu jest taki punkt. Bądź w pobliżu i kontroluj sytuację. Dzieci muszą wierzyć we własne możliwości, ale też być pewne, że nie są zdane tylko na siebie. I to jest coś takiego, co jest na przykład w tym tonie głosu, kiedy mówisz, że to nie jest twój konflikt, nie? Albo że to ciebie nie dotyczy, albo że ty nie chcesz tego zabawić, tego pilota, więc żeby to uzgodniły między sobą. To jakim tonem to mówisz? To, że czy rozumiecie, o co mi chodzi? To jest w naszej postawie po prostu. To jest w tym wszystkim też, co ja czasem mówię, jakby co to jestem. Nie wchodzę w to, nie mieszam się. Mogę ci pomóc tam później ukoić smutek. Nie wymiksowuję się całkiem. Zostawiam to tobie nie dlatego, że mnie to, czy zostawiam to wam nie dlatego, że mnie nie obchodzicie, nie obchodzi mnie wasz konflikt, tylko dlatego, że wierzę, że sobie poradzicie. Tak czy inaczej. Czekajcie, bo nie widzę. Zobaczę. Wprowadzę, przypominaj, egzekwuj zasady zgodnego, coś tam jest pewnie, życia. No, po prostu słuchajcie, jeżeli jest za głośno, czyli to jest to, co jak zasady zgodnego współżycia. No właśnie. Przypominam, że w naszym domu nie używamy takich słów. To jest na przykład takie przypomnienie. Halo, proszę Państwa, rozumiem, że się kłócicie, ale ja się nie zgadzam na wyzwisko. I tym podobne. Jeżeli jest taka potrzeba, żeby to przypomnieć, nie? Taka to jest ta zwykła kłótnia. Macie takie zwykłe kłótnie? Na stanie? Patrzę, co tam jest. Ewa w międzyczasie napisała. A, córka wjeżdża, ale mamo, to jest ważne i ja będę krzyczała. Aha, że krzyczy. No, co ci mogę powiedzieć? Co chcesz wiedzieć w tym zakresie?
My też wykrzykujemy rzeczy, które są dla nas ważne. Najczęściej wykrzykujemy rzeczy, które są dla nas ważne. Że już mamy dość. Że potrzebujemy chociaż chwili ciszy, żeby ogarnąć własne myśli. Że się czujemy bezsilni, tylko rzadko kiedy mówimy to tymi słowami. Czy jak dotąd to brzmi dla Was jako zupełne nowum, czy brzmi znajomo, czy to jest jakoś dla Was, nie wiem, łatwe, trudne, macie jakąś myśl odnośnie? Nie chciałabym zrobić z tego takiego, wiecie, wykładu. Ania pisze, że to jest wyzwalające. A Ewa, że na ten czas bardzo trudne. I obie, myślę, podzielam Wasze wrażenie. W sensie pamiętam też swoje takie uczucia, jak byłam jako, jak się szkoliłam na prowadzącą właśnie tą drugą część, tą dla rodzeństwa. No ale przerabiam to na sobie. I że ja nie muszę. Ja wręcz nie powinnam wkraczać do akcji. To było miłe. W teorii jasne i łatwe, w praktyce trudne. O, pisze Gosia. Myślę, że mocno zależy od naszej kondycji psychicznej. Bo powiem Wam, że no kwiecień. Tak ustaliłam sobie kwiecień miesiącem dla rodzeństwa, tą wiosna dla rodzeństwa, które prowadziłam. No ale przygotowywałam sobie to też pod koniec marca. Już trochę tych rzeczy. I zwłaszcza na początku, jak miałam dużo takiej, wiecie, takiej energii, takiego myślenia o tym i takiego impetu, to też bardzo byłam taka zaangażowana w tą praktykę, taką refleksję i praktykę tego wszystkiego, co chciałam przekazać. I po prostu moje niereagowanie na ich kłótnie no, było wzorowe. I to, ile potrafiłam na spokojnie, jakby czy wyjść do drugiego pokoju, na spokojnie to przejść, było super. I widziałam, jak to jest no właśnie uwalniające, choć niełatwe. Ale już koniec miesiąca dużo mi się rzeczy tam ponakładało. I mój taki psychofizyczny stan zaczął być już taki mniej komfortowy i jest trudniej nic nie powiedzieć. Jest dużo trudniej. Dlatego trzeba być na siebie bardzo uważnym i się karmić też różnymi wartościowymi takimi rzeczami, jak mówię, że czasem coś obejrzeć, czasem coś przeczytać, żeby jakby sobie w to podtrzymywać sobie ten impet. Ewa pisze, może inaczej, po którejś z kolei kłótni już brakuje cierpliwości i samozaparcia w działaniu, a w zasadzie w niedziałaniu, tak. Paulina, trudno to wprowadzić w sytuacji, kiedy poziom emocji pomiędzy dziećmi jest taki, że nawet drobna sprzeczka o pilota eskaluje i wióry lecą. Okej, zaraz będzie o tym, kiedy jest eskalacja, a tylko weźmy jeszcze, Paulina, zdefiniuj, co to znaczy, że wióry lecą. Znaczy, że się już przepychają, czy jeszcze nie? Zobaczymy, który to będzie poziom. Zaczynają się trykać. O, jakie piękne określenie. Jakie piękne określenie. Tak, wtedy jest super trudno, rzeczywiście. No dobra, to zobaczmy, co dalej, dobra? Pyk. I mamy teraz normalną sprzeczkę poziom drugi. Czyli robi się trochę, no robi się jeszcze bardziej gorąco. Nie mogą to ze sobą dołatać. I mówimy tutaj, że ogólnie przyświeca nam taka zasada, pomóż im zrobić to samemu. O co chodzi? Okej, może Wam opowiem najpierw taką historię z własnego doświadczenia, a potem sobie to rozbierzemy na kawałki. Dlaczego to zadziałało i dlaczego no, tak mówię.
To było, jak moje dzieci miały jeszcze wspólny pokój, o już wiele lat temu, czyli gdzieś syn musiał mieć. Amelia nie mówiła. To Amelia musiała tak wyraźnie, więc musiała mieć tam ze 3-4 lata i mówiła bardzo po swojemu. A syn jest od niej starszy o 2 lata. No, czyli takie powiedzmy, zaokrąglając, to będzie jakieś 5 i 3, 6 i 4. Weźcie poprawkę na to, bo pewnie znacie to z doświadczenia. Jedno dziecko nie mówiło wyraźnie. W związku z czym, jest to takie coś, co bardzo łatwo uruchamia rodzica do działania, bo z takiego przekonania, że to dziecko nie umie stanąć swoje, czy nie może stanąć w swojej obronie, bo nie mówi nie, bo nie powie, o co jemu chodzi, bo się nie dogadają, bo ten starszy przekrzyczy albo przegada. I ten mały przegra choćby tylko dlatego, że jest mniejszy. Więc wtedy wchodzimy, no i ponieważ mamy to w głowie, że ten mały jest w gorszej sytuacji, to bronimy tego małego, nie? No a skoro bronimy małego, to starszy się czuje niezrozumiany, niezaakceptowany, jego zdanie jest niewzięte pod uwagę, jak zwykle mama broni, czy tam tata broni młodego. Więc atakuje jeszcze bardziej. Widzicie, jak łatwo sami przyczyniamy się do tej eskalacji. Ja miałam taką sytuację mniej więcej. Zaraz opowiem, tylko zerknę, co napisaliście, bo coś tu się pojawiło. Karolina, Karo, od jakiego wieku jest zalecane nie wtrącanie się? No, odkąd takie okazje się nadarzają? Odkąd się konflikty pojawiają pomiędzy dziećmi, to jeśli to jest możliwe, nie wtrącamy się. I potem mniejszy, jako silniejszy fizycznie potrafi przywalić, napisała Paulina odnośnie zapewne tego, co mówiłam. Zdarza się tak, tak. Kasia, potrzebuję mieć plany na różne sytuacje. Najgorzej, jak muszę na szybko zdecydować, jak się zachować, kiedy nie wiem, co jest dla nich i dla mnie dobre i nie mam czasu się zastanawiać. Łatwiej mi działać zgodnie z jakimiś założeniami. No jakby rozumiem, że tu jest jeszcze trochę taka kwestia, że mamy pewne nawyki. Jak mamy, pierwsze nawyki, jakie mamy, to te, jak byliśmy dziećmi, to, co nam wymodelowali rodzice, i my powtarzamy to na takim autopilocie. To, jak na szkole się uczymy nowych zachowań, to jest zmiana nawyków, nie produkowanie nowych, to tak, że pustce, tylko nowych na stare. Trudne, ale da się. I to, co ty piszesz, rozumiem, że plan, czy jakieś takie założenie, tak, jak powinnam postąpić. Tak, oczywiście i fajnie. Ale mimo wszystko do tego jeszcze dochodzi to, że jak wskakują emocje, na przykład nasza irytacja i bezsilność, a do tego jesteśmy zmęczone, przeczołgane na przykład przez dzień i bez poczucia wsparcia, na przykład w mężu, nie, czy w drugim rodzicu. No, to założenia założeniami, a chęć zaprowadzenia porządku tu i teraz natychmiast jednym zdaniem, wypuszczonym przez rodzica, idzie swoją drogą. Tak myślę. Karo, ja trochę liczę, aż młodsze 2 latka zacznie gadać, bo póki nie gada, jest to kłócenie się mocno kulawe. Ale nie potrafią się dogadać, pomimo że jedno nie mówi. Ewa pisze, że rzeczywiście ma syndrom obrony młodszego od 2-letniego i właśnie jak przestała się wtrącać w kłótnie, to córka 6 lat zaczęła to odbierać jako nieme polecenie, aby mu ustąpiła. Być może, ale jeśli ciebie tam nie będzie, gdzie one są i się kłócą, jeśli nie będziesz patrzyła wymownie, poza milczeniem, to nawet jeśli najpierw tak właśnie myśli, to dlatego, że działa po prostu jeszcze stary schemat, kiedy wkraczała się, ona musiała odstąpić. Teraz nie muszę tego spodziewać. A to też jest, słuchaj, wyzeruje. Znaczy wyzeruje. To też może się zmienić, jeśli będziemy właśnie trzymać się jak najczęściej tej zasady. Nie wtrącam się, jeśli nie jest to super konieczne. Jeśli to mogę im zostawić.
trzeba naprawdę nabrać poważnych podejrzeń, że sobie z tym nie poradzą, żeby był sens wkraczać. No i teraz mamy tutaj tą normalną sprzeczkę, ale że trzeba już troszkę im pomóc. No i te moje 3 i 6, czy tam 3 i 5, czy tam 4 i 6, słuchajcie, zaczęły się kłócić o to, czy syn będzie, czy ten starszy będzie słuchał piosenek na tym ich wspólnym magnetofonie, czy córka będzie, co na, aha, chciała śpiewać do jakiegoś mikrofonu zabawkowego. Czyli czy będzie jeden hałas, czy będzie drugi hałas, bo dwa hałasy na raz nie dało rady. No i ona naprawdę słabo mówiła. I ja wtedy weszłam do tego pokoju, w którym one były, naprawdę z intencją, że zrobię to po Bożemu, według zasad, których uczyłam na szkole, i mówię tak. Słyszę, że macie poważny problem. Słucham Antek, o co chodzi? I Antek wtedy mówi swoje, bo ja chciałem, nie? Tak jak on to potrafił powiedzieć. Aha, czyli rozumiem, że ty masz ochotę słuchać muzyki na magnetofonie. Teraz spokojnie. Słucham Amelia. A Amelia wtedy po swojemu, no tu tam, no już teraz nie będę udawała, że potrafię odwzorować to, w jaki sposób ona się wtedy komunikowała. No ale w każdym razie przekazała, że jest ten mikrofon. Aha, a ty byś się chciała bawić mikrofonem. To jest trudna sprawa. Rzeczywiście macie kłopot. Jestem pewna, że sobie z tym poradzicie. I wyszłam z pokoju. Dosłownie, uwierzcie mi, że dosłownie przeszłam do pokoju, który był obok i wczepiłam się normalnie we framugę, żeby nie pójść, żeby nie wrócić i nie powiedzieć, co powinny zrobić. Bo ja miałam pomysły bardzo dobre na ich rozwiązanie tego konfliktu. Naprawdę. To byłyby super sprawiedliwe pomysły. Jedno do jednego pokoju, drugie do drugiego. Podzielenie się czasem. No naprawdę, wystarczyło, żeby one poszły do dwóch różnych pokojów. Nie byłoby problemu, nie musiały być w jednym pokoju. Więc mogłam spokojnie zarządzić rozwiązanie. Nie zrobiłam tego. Zostawiłam to im. I usłyszałam, jak jedno dziecko, no to lepiej mówię, starsza tłumaczy tej młodszej, to może ja najpierw będę słuchał, a potem ty będziesz śpiewać. I ona się zgodziła. A ja znowu miałam w głowie, kurde, ej, to jest nie fair trochę, nie? No bo jak ona miała powiedzieć swoje zdanie, jak ona może nie umie tego powiedzieć, nie potrafi. No wziął ją, przegadał. Ale ona nie płakała, słuchajcie. Nie narzekała i nie wołała mamy. Ona weszła w to rozwiązanie. I tak było, jak postanowiłem. Albo nawet powiem jeszcze szczerzej, chyba tak było, jak postanowiły, bo na tym się to skończyło. Ja dalej już nic nie musiałam. Mnie tam już w ogóle potem nie było w tym pokoju. Rozwiązały swój problem. Chociaż jedno, nie dorównywało umiejętnościom werbalnym czy komunikacyjnym temu drugiej. Co się tutaj wydarzyło? Tu się wydarzył bardzo konkretny schemat. Tutaj jedna z Was mówiła o tym, że chciałabym mieć pewne założenia. To jest bardzo konkretny schemat poprowadzenia takiej interwencji w konflikt dzieci, po to, żeby one sobie to rozwiązały. To, co my, słuchajcie, robimy, to doceniamy powagę sytuacji. Doceniamy, czy akceptujemy te uczucia, które ich mają. Mogą być rozgniewane, w sensie to może być dla nich trudne. To jest jakiś problem do rozwiązania. Nie udowadniamy, że to jest pryszcz, nie tłumaczymy, że to jest drobiazg, nie mówimy, że to łatwo jest, nie zarządzamy, doceniamy powagę sytuacji. Dajemy każdemu dziecku się wypowiedzieć. Jakby dajemy im tą przestrzeń, zapewniamy im tą przestrzeń, żeby każde mogło powiedzieć swoje, gdzie ma problem.
Ja tutaj jestem sam, opisz uczucia. Tak, oczywiście, jak najbardziej, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest taka potrzeba, jak najbardziej można to zrobić i powiedzieć: widzę, że jesteś bardzo rozgniewany, albo widzę, że jesteś strasznie smutna. Nie? Czy jesteś okropnie sfrustrowany? Co tam widzimy? Ale ja to wręcz do tego stopnia jakby robiłam. Nie? Słucham ciebie. Słucham ciebie. Aha, czyli ty mi mówisz, i to jest bardzo ważny ten krok, słuchajcie, kiedy my swoimi słowami opowiadamy, jak to zrozumieliśmy. Dlaczego? Dziecko słyszy siebie, czuje się ważne. Możemy pomóc jakby wyjaśnić jego punkt, nie wyjaśnić, przedstawić punkt widzenia dziecka, nie, czy ten interes. Czasem jak to powiem ja swoimi słowami, to w ogóle jakby zdarzyło się, że konfliktu już nie było. Bo one po prostu się nie mogły dogadać, bo się nie słyszały nawzajem. Albo po prostu użyłam jakichś takich słów, które były dla nich bardziej zrozumiałe. To jest bardzo pomocne, żeby powiedzieć: aha, czyli ty mówisz, że... A ty, że... To może być... To jest problem. Rozumiem. Trudny wybór. Rzeczywiście macie kłopot. Zachęć do poszukiwania rozwiązań. To naprawdę nie jest żaden elaborat, słuchajcie. Wierzę, że potraficie sobie to rozkminić. Wierzę, że potraficie się ze sobą dogadać. Jestem pewna, że się porozumiecie, że to jakoś rozwiążecie. Wiele razy widziałam, że już takie problemy mieliście i rozwiązywaliście. Powiedzcie to, co wam tam z wami jakby najbardziej współgra. I super, ultra ważny punkt programu. Poczekajcie, żeby muszę sprawdzić, czy wy to macie. Nie mogę tego przesunąć. Wyjdź z pokoju. Dosłownie, fizycznie. Wyjdź, zniknij, nie bądź obecna przy ich ucieraniu tej decyzji. Przy tym, jak starają się to rozwiązać w taki lub inny sposób. Póki jesteś tam, rodzicu, to może się wydarzyć to wszystko, o czym już mówiłam. Możesz być tą oliwą do ognia. Kimś, kogo warto mieć po swojej stronie, kimś, kogo można wciągnąć w konflikt, ktoś, kto sam odruchowo może zająć stanowisko, nawet niechcący mówić bardziej w imieniu jednego dziecka, a mniej w imieniu tego drugiego. A my chcemy, żeby one się nauczyły to rozwiązywać. I słuchajcie, tutaj naprawdę nie może być tak, że my z naszym poczuciem sprawiedliwości albo fajnego pomysłu na rozwiązanie będziemy się im w to wcinać. Bo jeśli one wpadły na rozwiązanie, które ich satysfakcjonuje, to nawet jeśli nam się wydaje ono nieszkodliwe, niesprawiedliwe, czy niesłuszne, czy można to było zrobić lepiej, hej, dogadali się. Pogadali się. To jest najważniejsze. Nic nie jest tak ważne, że ten efekt, jak to, że oni się ze sobą dogadają. Nie? Nauczyli się ten raz, ten jeden krok do przodu. To jest bardzo fajne. Wierzcie mi, że to jest bardzo, bardzo pomocny ten taki schemat, bo on pomaga jakby uporządkować tą sytuację i zostawić to dzieciom, ich nauce życia, lekcji, którą właśnie mają. Tych lekcji będzie pierdyliard, no ja wiem, i są trudne. Ale dobrze, że są. Dobrze, że są. Są im potrzebne. A zaraz będziemy robić te niebezpieczne. Jak wam to brzmi? Zapytam znów. Jak wam to brzmi?
Patrzę na czat. Czy tak już próbowaliście, robiliście, że no właśnie, w ogóle jak wam to brzmi, to wyjście z pokoju. W teorii super, w praktyce może być trudno. Jak wszystko, Paulina. Nikt cię nigdy nie powiedział, że wychowywanie dzieci ma być łatwe albo będzie łatwe. To jest fenomen tej roboty, że my się na nią decydujemy. Jak ciekawy challenge, mówi Karo. Podoba mi się ta myśl. Ania, lecą za mną, bo chcą się wyżalić, to czuję się poszkodowana. Oczywiście oboje i jednocześnie. Tak, tak, rodzice rzeczywiście mówią, że tak jest. No zwłaszcza jeśli trochę też ich jakoś przyzwyczailiśmy do tego. Ale kochani, ja naprawdę wierzę, że wy sobie z tym poradzicie. Ja sobie pójdę teraz do kuchni, zrobię herbatę albo nie wiem, pójdę poskładać pranie czy coś tam. Jak chcecie, możecie przyjść i mi potem powiedzieć, co postanowiliście. Jestem bardzo ciekawa, jaki wymyślicie pomysł. Ja często piszę Gosia. Ja często zostawiam sprawę do rozwiązania dzieciom, ale do tej pory nie czułam się z tym dobrze. Inni rodzice zawsze mają dla dzieci mnóstwo pomysłów na rozwiązanie sytuacji. No widzisz, a jednak, ty proszę, jednak. Ale Paulina mówi, ale jak już ich i siebie tego nauczymy, to super umiejętność życiową im damy. Tak, no. Ja wam powiem tak trochę z mojego doświadczenia. Moja mama nie kończyła szkoły dla rodziców, a ja miałam dwoje rodzeństwa. Jestem najstarsza i mieliśmy dwupokojowe mieszkanie. Zatem zawsze byłam przynajmniej z bratem, a potem to jeszcze z bratem i z siostrą. I przeokrotnie się kłóciliśmy z moim bratem. Strasznie, jak byliśmy dziećmi. I nie powiem, bo zdarzało, jak ja to pamiętam teraz, miałam żal do mamy, że nie interweniuje. Że ona przychodziła, jak się na przykład zaczynaliśmy bić. Albo, no nie wiem, jakoś, no właśnie, robiło się powiedzmy niebezpiecznie, zwłaszcza jak byliśmy młodsi. Ale tak jak się kłóciliśmy, to ja nie pamiętam mojej mamy wkraczającej, zarządzającej. I byłam czasem o to zła. Ale słuchajcie, mamy taką sztamę w tej chwili, że oddamy obie nerki za siebie nawzajem. Także jest tego życiowa umiejętność i budowanie relacji. No dobrze. Jedziemy dalej. Może być niebezpiecznie. Poziom trzeci, kiedy interweniujemy, bo może być niebezpiecznie, bo chyba zaczyna się robić niebezpiecznie. Czyli one się na przykład poszturchują, no albo dzieje się coś takiego, że wam się ta czerwona lampka zaświeca, nie? Zaczyna palić. Jak interweniować? Jeśli zaczyna się bójka, upewniamy się, czy bójka jest naprawdę, czy na niby. I dosłownie, ja to dosłownie właśnie robiłam w taki sposób, że pytam, czy to jest zabawa, czy to już nie jest zabawa. Jakim tam przerywam? Bo w ogóle czasem jest tak, no dzieci czasem robią taki sparing, nie? Że na przykład się tam tak zwaną głupawkę taką łapią, nie? I najpierw są heheszki, jest śmiesznie, ale później zaczynają sobie tam zadawać może jakieś mocniejsze ciosy, a może jakoś tam jedno ma więcej siły i się robi tak, że mnie już to deczko tam trzepie, nie? W środku.
Tu nie wiem, czy oni zaraz nie będzie jakiegoś wycia, albo podejrzewam, że znowu będzie ktoś był. No i jeśli wkraczam, to jak? To wkraczamy w taki sposób właśnie, że się upewniamy, czy to jest bójka na serio, czy dla zabawy. To jest na serio, czy dla zabawy? Dosłownie może być takie pytanie. Bo może to jest jeszcze zabawa. W ich odczuciu, może w twoim nie, ale to znaczy, że ty po prostu powinnaś pomyśleć o wakacjach w innym pokoju. A jeśli, więc jeśli to jest zabawa, to słuchajcie, uczymy dzieci zasad zabawy w bójkę. I to powtarzamy, zwłaszcza przy młodszych dzieciach, ale przy starszych też powtarzam, do znudzenia. To ja przypominam, że nie uderzamy w... I tutaj, nie wiem, czy trzeba powiedzieć, że w krocze, czy trzeba powiedzieć, że w brzuch, czy trzeba powiedzieć, nie ciągniemy za włosy, jeśli masz taki problem, że właśnie tak dzieci jakby z zabawy przychodzą w bójkę. To przypominasz i bezpieczny sygnał. Gdybym mogła wytłuścić te słowa, to bym je normalnie wytłuściła i to na złoto. Bezpieczny sygnał. Sygnał, który dla wszystkich jest, wszystkich oznacza, w tej sekundzie przerywam to, co robię. Przypominam, że możesz, czyli u mnie to jest stop. Zaraz wam powiem, do czego mi się to przydaje. O, dobrze, że o tym mi się przypomniało. To jest nie tylko po to, bo to jest tak. Przypominam, że jak ktoś powie stop, to przerywamy natychmiast. Nie? To jest takie przypomnienie. Powiem wam, dlaczego to jest mega ważne z tym stopem. W jakich sytuacjach mi się przydaje? Po pierwsze, przede wszystkim też teraz, jak mam, nie, mam starsze i takiego malucha i oni często łapią taką głupawkę, że nie wiadomo, czy to jest dla zabawy, czy na serio. I na przykład macie tak, że dzieci na przykład bawią się w takie właśnie szturchanie, bicie, przepychanki i wydają takie dźwięki, że ja mam wątpliwość, czy one się bawią, czy nie bawią. Albo na przykład mówi, o nie, nie, i tam coś tam mówi, no nie, coś takiego, co by... Jest wrażenie, że on już się nie chce bawić. I jak się w to ładujemy, to się okazuje, że oni się tylko bawią i jest pretensja, albo za chwilę znowu jest to samo, i albo właśnie to, co powiedzieć, no nie wiem, rozesłać to, jakby nie wiadomo, jak zareagować. Jak mój młody, ten najmłodszy, robi takie dźwięki, że ja nie wiem, czy on się dobrze bawi, czy się źle bawi, ale się bawi z tym starszym rodzeństwem właśnie w jakieś takie dziwne rzeczy, typu bójka, typu przepychanki, to ja mówię, Franek, przypominam, że jak powiesz stop, to się skończy. Franek, jeśli chcesz zakończyć zabawę, powiedz stop. Dlaczego? Bo on wcale często nie mówi tego stop. Ja to mówię tak, żeby usłyszał on i ci, którzy się z nim bawią. I skoro nie pada stop z jego ust, to znaczy, że oni się bawią, chociaż może ja bym się tak bawić nie chciała. Ja nie muszę nic dalej robić. Mogę najwyżej przypomnieć zasady bezpieczeństwa, jeżeli jest to konieczne. To, co najważniejsze powiedziałam, że jest takie hasło, na które muszą wszyscy zareagować. Co się dzieje, gdy ktoś, któryś nie reaguje na stop w tej zabawie? Wtedy ja przerywam. I bezwzględnie wtedy twardo mówię, dla mnie to jest gwarancja bezpieczeństwa waszej zabawy. Oczekuję, że stop będzie hasłem, przy którym natychmiast przerwiesz, nie za chwilę, natychmiast przerwiesz to, co robisz. Każde jedno dziecko. Jeśli nie będę mieć tej gwarancji, nie pozwolę na takie zabawy. Jeśli któryś... Znaczy niektóreś, bo tu chodzi o najstarsze, nie? Któryś ze starszaków przegina totalnie, nie słucha tego stopu, na przykład Franka, tego najmłodszego, nie? To ja przerwam i mówię,
To jest dla mnie niebezpieczne. Nie zgadzam się na to. I jak będzie trzeba, wyciągnę konsekwencje, które skłonią cię do respektowania stop. Zdarzyło mi się tak parę razy powiedzieć. Ale w sytuacjach, kiedy naprawdę, naprawdę był już, wiecie, to hasło padało i nie zostało uszanowane. To trzeba wyuczyć dzieci, że to jest, tu w ogóle nie ma przebacz. To musi być taki gwarant bezpieczeństwa. I na tej zasadzie, że im się to po prostu też opłaca. Bo jak ty będziesz miała tę pewność, że stop jest respektowany, to nie będziesz się wtrącała, czy wtrącał, kiedy one się bawią i okej, może ty byś się w to nie pobawił, czy nie pobawiła, ale oni mają fan, to niech go mają, no nie? Nikt nie wkracza do akcji, nikt nie przerywa i nie zarządza. Ale musisz mieć tę pewność, że gwarant bezpieczeństwa jest. Czyli kiedy nie masz pewności, to jest na ostro czy nie na ostro, czy to jest jeszcze zabawa, czy już bójka, czy dojdą ze sobą do porozumienia. No bo jeśli się tyrkają o tego pilota, to wtedy można wkroczyć jakby to, co mówiłam przed chwilą, nie? Słucham, słucham, a więc jest problem, rozumiem, jestem pewna, że sobie poradzicie i opuścić pokój. A jeśli jest taka, jeśli to już dotyczy takiego, takiej bójki, nie bójki, no to właśnie. To jest zabawa, czy to jest na serio? Jak na serio? No to słuchajcie, no nie mogę się na to zgodzić, sorry. No chyba, że możesz się zgodzić. A jak zabawa? Przypominam. Zasady bezpieczeństwa. Nie uderzamy w... I na stop każdy przerywa natychmiast, jak tylko padnie to hasło. Mega, mega ważne. To wtedy masz taką pewność, że nawet jak cię woła dziecko do takiego konfliktu, do takiego czegoś, co się dzieje między nimi, do takiej bójki, tam mamo, mamo, to co możesz powiedzieć, przypominam, że stop przerywa zabawę. Pamiętaj, że masz to hasło w razie czego. I nie musisz wkraczać. Bo on może i zadbać o siebie, czy ona. No i mamy takie akcje. Zdecydowanie niebezpiecznie. Sorry za te zdjęcia, a ja nie lubię takich strasznie, nie lubię takich banalnych obrazków, tam wiecie, tam dzieci psocą, czy coś tam. Lubię metafory bardziej, więc sobie szukałam takich metafor. Takich zdjęć metafor. Zdecydowanie niebezpiecznie, czyli jest na ostro. Nie, tu nie ma zabawy. Takie, kiedy podejrzewasz, że z tego może komuś stać się krzywda. To jest potencjalne niebezpieczeństwo. Co robimy? Opisz sytuację, opisz, co widzisz. Zobaczcie, co jest jako podane jako przykład. Widzę, że jesteście tak wściekli, że gotowi jesteście zrobić sobie krzywdę. Nie interpretuj, nie wyrokuj, nie wyciągaj wniosków. To nie opisz sytuację, to nie jest. Widzę, że nie chcesz mu oddać tej jego rzeczy i tłuczecie się, bo on chce ją odebrać. To nie, jakby nie, w ogóle nie. Nie robimy żadnych interpretacji, nie robimy zabawy w sędziego, nie robimy w ogóle wyroku czy coś tam, nie. Opis sytuacji, mówicie, jesteście, widzę, że jesteście, znaczy, słuchajcie, nawet tak jakby takim językiem codziennym, no nie? Jesteście tak nabuzowani, że już chyba nie jesteście w stanie tego zatrzymać. Rozdzielamy dzieci. Musicie się rozdzielić, słuchajcie, nie możemy tego dalej tak ciągnąć. Trzeba ochłonąć. I ty tam, ty tu. Jeśli macie wystarczającą ilość pomieszczeń i pokoi, czy zrób jakby cokolwiek, zrób wszystko, co możliwe, żeby one były w dwóch różnych pomieszczeniach. Jeśli to tak wyeskalowało, że już po prostu idzie im para uszami.
Ja nie wiem, czy macie często, czy nie często takie sytuacje. Ja w sumie to nie miałam. Nie mogę sobie przypomnieć akcji takiej, żeby było aż tak źle, że ja bym musiała ich rozsłać do dwóch różnych pokojów. Znaczy, okej, to była może ostra kłótnia, ale nie bójka. Ale właśnie, to też się tak przydaje, nie? To jest taka ostra kłótnia, bo jak jest, słuchajcie, ostra kłótnia z bardzo silnymi emocjami, to nie będą emocje w tym momencie na to, żebyśmy się pięknie, elegancko teraz siedli i dogadali czasem, bo po prostu jest takie zamroczenie, nie? I wtedy możesz to powiedzieć. Widzę, że ten konflikt jest po prostu w tej chwili tak silny, czy widzę, że się tak kłócicie, że się w tej chwili nie dogadacie. Po prostu do swoich pokojów. Albo ty do kuchni, ty do salonu. No koniec, musicie się rozdzielić i ochłonąć. Zajmiemy się tym później. Albo załatwicie to za chwilę. Raz za trzy, nie? I od razu. To, gdy jest to potencjalne niebezpieczeństwo. Albo gdy no, kłótnia tak eskaluje, że już, no sorry, ja tak kolokwialnie zawsze mówię, no, że to jest sposób tak na ostro, że w tej chwili się nie dogadają, a już jest za ostro. Czy to brzmi znajomo? Czy wasze dzieci tak mają? Czy macie w domu takie bójki? Takie konflikty? Spojrzę, co tam jest w czacie. Gosia napisała, to zostawianie sprawy do rozwiązania dzieciom wynikało bardziej z tego, że nie dałabym rady reagować na wszystko, ale teraz wiem, jak to robić lepiej. Tak i bardzo dobrze, Gosia. Na dobrą sprawę, niezależnie od tego, co by, jakie nam tam intencje przyświecały, to żeby rozwiązywały to same, to jest właśnie słuszny kierunek. Bójki raczej nie, bardziej kłótnie, pisze Gosia. Karol, nie, aż tak nie, może dlatego, że reagujemy. A nie. Tak, ale wtedy żadne słowa nie działają. Właśnie. Dlatego ich rozdzielamy. Twoich słów to tutaj jest dokładnie dwa, trzy zdania. My czasem coś wtedy próbujemy logicznie tłumaczyć. Przebić się do rozsądku. No nie, rozsądek jest w tym czasie wyłączony często. Bójki na zasadzie drapnięcia. Czyli się trochę krzywda dzieje. Ja wam nie powiem, która to jest u was w domu, w waszej sytuacji, jakby bójka taka czy siaka. Przecież wy jesteście ekspertami od swoich dzieci. Dobrze ich znacie. Wiecie, jak to jest u nich i kiedy to jest motyw na zabawę, a kiedy to jest potencjalne niebezpieczeństwo. I to jest ten trzeci poziom, kiedy czwarty. Ale jeśli rozpoznajesz trzeci, to reaguj, jeśli możesz. Właśnie w taki sposób, nie? Że się upewniasz, jeśli to podejrzewasz, że to jest ten czwarty, jak widzisz, że jest na ostro, rozdzielaj. Za chwilę powiem wam o tym, że jakbyście mieli wszystko zapomnieć, albo wiele zapomnieć, większość zapomnieć z tego spotkania, to dwie rzeczy będą najważniejsze, które jak zostaną, będzie super. Pierwsza rzecz to taka, która już padła, czyli czyli to jest konflikt. I nie wchodź. Nie wchodź. Jak długo się da, nie wchodź. Ja wam powiem dosłownie, nam na tym nas uczono tak. Do pierwszej krwi. Do pierwszej krwi rodzic nie wkracza. Duże uproszczenie, ale pomocne. Dla mnie było wtedy pomocne. Spójrzę, która godzina, żebyś mi tutaj raz nie przetrzymał. Okej. A druga rzecz to jest następująca. Jeszcze spojrzę, co Ewa napisała. Następnym razem rozdzielę zdecydowanie, ale już wiem, że maluch będzie biegł na ręce, a córka z płaczem, że on zaczął. No i właśnie. Fajnie, Ewa, że przeczytałam to, co napisałaś, bo jest to piękne przejście tego, co pokażę.
My jesteśmy karetką pogotowia, nie prokuratorem i nie sędzią. I ta zasada dotyczy wszelkich naszych interwencji, nawet tych, czy zwłaszcza albo i też tych, w których komuś dzieje się krzywda. Teraz Ewa, odwołam się do tego przykładu, który ty podałaś przed chwilą. Jeżeli jest jakaś szkoda na ciele, na przykład, jest ofiara, nie, jest rana, jest siniak, czy są łzy, czy coś boli, coś się komuś stało, to my się zachowujemy jak karetka pogotowia. Karetka pogotowia przyjeżdża do wypadku, to ona nie ustala sprawcy. Jak karetka pogotowia przyjeżdża do wypadku, to ona nie zajmuje się wymierzaniem kary temu sprawcy, prawda? Spojrzę na czat. Jest kuszące. No, bycie prokuratorem jest takie. My przeważnie jesteśmy prokuratorem i sędzią. Karetka pogotowia przyjeżdża i zajmuje się ofiarą. Nawet nie tyle ofiarą, raną. Co jest do zaopatrzenia potrzebne? Czym trzeba się zająć? Nad czym się trzeba pochylić? Nad raną, nad uszkodzeniem, nad bolącym miejscem. Nawet nie nad tą osobą. I my powinniśmy postąpić takim samym. Jak przychodzi dziecko, to jest nawet dobre na przykład przy tych skargach. A, ona mnie uderzyła. Gdzie cię boli? Ojejku, pocaluj. Jak potem? Cokolwiek. Rozumiecie? To jest... Ja nie potrafię opowiedzieć się nawet sama... Tak się zachowuje. Nie potrafię opowiedzieć, jak to jest ważne, że jak to jest ważne w praktyce. Jak się dziecko spodziewa, że za chwilę ty powiesz, a czemu, a ta kara, coś tam, a ty się w ogóle tym nie zajmujesz. A ty się w ogóle skupiasz tylko na tej ranie i tylko tyle, ile trzeba, w sensie, że minimum i life goes on. Bo dzieci przyzwyczajone do tego, że ty zaraz coś powiesz, albo obawiające się, jakby będą się tego spodziewały. Jeśli tego nie zrobisz, to nie nagrodzisz ewentualnego sprawcy tym, że wszystkie światła na niego. Bo zobaczcie co, często jest tak, że dzieci się kłócą, rodzeństwo się kłóci ze sobą, jeden coś robi drugiemu, bo to jest, może źle powiedziałam, że często, ale to się zdarza, że trochę dostaje nagrodę za to, bo dostaje uwagę całą. My się, czy w klasie, czy w szkole, czy w przedszkolu, czy w domu, dorosły się skupia, jak jest jedno dziecko zostało uderzone przez drugie dziecko, to najczęściej dorosły się skupia na tym, które uderzyło. Nie na tym cierpiącym tutaj, co mu trzeba pomóc. Obrażonym, smutnym, albo właśnie że z bolącym miejscem. Tylko kto to zrobił? Albo dlaczego to zrobiłeś? Jak mogłeś? Mówiłem ci, tata, nie oglądać się telewizji, albo powiem wszystko twoim rodzicom, zaraz to napiszę na dzienniku, no wiecie, w ogóle. A my mamy zrobić zoom i skupić się na tej ranie właśnie w taki sposób, jak robi to nawet jak chirurg, nie? Wiecie, że nakłada wokół, że nakłada taką szmatkę, upraszczam, która jest tylko z takim wycięciem. Tu jest to miejsce, którym się zajmuję. Nie patrzę na nic innego, to mnie nie rozprasza, tutaj nie ma, tu jest to miejsce. I my to tak właśnie robimy. I tyle, ile potrzeba, zaopatrzyć to im. Jak interweniujemy, jak jest potrzeba taka, zajmujemy się poszkodowanym, a nawet tyle poszkodowanym, ile tą raną w takiej czy innej formie, nawet jeśli to są łzy właśnie, i jakiś ten, a nie teraz sądzeniem, ocenianiem, kto był winien, jak bardzo i jakie będą z tego konsekwencje albo kary. Spojrzę na czat, zaraz przejdziemy, Ewa, do twojego przykładu i wtedy nie włączać tekstów, że nie wolno bić. Okej, rozumiem. No właśnie, i teraz tak.
Maluch będzie piekł na ręce, a córka z płaczem, że on zaczął. I wtedy, jeśli ty do tego malucha, możesz nie brać go na ręce, bo rozumiem, że będzie biegł, czyli już chodź. Jak przed nim przestaniesz, przykucniesz i otrzesz mu te łzy. I czy gdzieś cię boli? I daj buziaczka, już ci lepiej. To córka nie będzie ci musiała udowadniać, czy on zaczął, czy nie zaczął, bo ty się nie będziesz zajmowała ocenianiem tej sprawy. Młodego jakby nie wyniesiesz teraz ponad, tylko nie weźmiesz tak na ręce koniecznie. Zobaczcie, jak my robimy, nie? Jak weźmiemy tego małego na ręce tak, to my chociaż nie chcemy, to jesteśmy w kontrze, po prostu jesteśmy, tu jestem ja i tą stronę trzymam, a tam jesteś ty, jesteś po przeciwnej stronie barykady. Dlatego warto, jeśli macie takie małe dzieci, kucnąć przed dzieckiem, zaopatrzeć tą ranę, czy otrzeć te łzy, czy pocieszyć, czy nawet no, przytulić, jeśli jest taka potrzeba, nie, ale nie brać na te ręce, nie pokazywać w taki fizyczny sposób, czyją stronę właśnie trzymasz, nawet jeśli tylko na chwilę. Bo to jest jeszcze cała mowa ciała, wtedy tam wskakuje. Patrzę, co napisaliście. W sensie drapie maluch, a córka ma drapnięcie. Aha. No to opatrujesz córkę. No tak. No to w takim razie pochylamy się, oj, i współczujemy, i całujemy, i może trzeba nakleić plasterek, i ojejamy, nie? Nie wiem, na ile to są takie... A jak ranni są obaj, no to po kolei się trzeba tym zająć. No jak ranni są obaj, to trzeba będzie ocenić, gdzie najpierw pójdziesz, tak? Ale wtedy, jeżeli zajmujesz się raną, a nie osobą, to minimalizujesz to trzymanie strony. Ewa, dziękuję za rozłożenie na części pierwszej. To usługa. Świetny przykład. W sensie fajnie, że to powiedziałaś i dopowiedziałaś. No, bo są takie historie. Muszę wam powiedzieć tak z własnego mojego podwórka, że to mi się przydaje, ta myśl, ta interwencja, i ona zawsze jest takim zaskoczeniem. W takich sytuacjach jak moje dzieci się wygłupiają, się bawią i jest właśnie z zabawy potem bójka, czy nawet w zabawie coś się stanie w tej głupawce i jedno, nie wiem, walnie się w głowę albo poczuje się niesprawiedliwie potraktowane albo fizycznie lub psychicznie, że tak powiem, cierpiące czy poszkodowane i leci. I leci do mnie. Nie? Najczęściej ten najmniejszy. No i ja wiem i widzę, czy słyszę, że starsze dziecko ma duży niepokój, różnie wyrażany wtedy, no że ten mały leci na skargę i teraz ja tu coś powiem takiego przeciwko temu starszemu. Moment, w którym w ogóle nie wchodzę w ten konflikt i tylko pokaż, gdzie boli, albo ojej, cokolwiek, albo przytulam i odsyłam z powrotem, to po pierwsze, ale nie po najważniejsze, sprawia, że ten mały naprawdę szybko wraca do gry. Wcale nie ma czegoś takiego, ani razu, że jakby za mało się nim zajęłam, bo nie poszłam i nie powiedziałam czegoś komuś. W ogóle nie ma tego. Jemu to wystarcza i znika. A po drugie, i to ważniejsze, nie czynię dzieci wrogami. Nie zamieniam ich, nie pokazuję, nie przykładam się do tego, że oni są po dwóch stronach barykady. Nie zabieram niczyjej strony. One mogą dalej pójść zabawę, one mogą zmienić plan, one mogą coś tam. To nie jest moja sprawa, to jest ich. Ja nie zajęłam strony w konflikcie. Nieraz zdarzało się, że było z tego powodu zaskoczenie, chciałam, bo była duża obawa, że ja coś powiem.
bo nawet rzeczywiście nie było, był guz na przykład. I to dziecko starsze się boi czasem o tego malucha. Zwyczajnie, z troski. I boi się, że będzie miało konsekwencje w tym sensie, że zostanie oskarżone. Nie dość, że się stresuje o tego malucha, to jeszcze rodzic powie, że to jego wina. A ja się tym nie zajmuję. Ojojam, zajmę się raną i tyle. To nie znaczy, że moje dzieci kłócą się mniej. Się kłócą. Zwłaszcza, że dwójka dzieli pokój. Jedne jest oddzielnie. Także nie ma opcji, żeby się nie kłócić. To nie znaczy, że zawsze potrafię, czy jestem w stanie, zdolna psychicznie, psychofizycznie zareagować w zgodzie ze sztuką. Aczkolwiek tutaj bycie karetką pogotowia, nie prokuratorem i nie sędzią, chyba mi przychodzi najłatwiej. Rzeczywiście. Rzeczywiście. No. Czyli gdybyście, słuchajcie, mieli sobie zrobić dwa tatuaże po tym warsztatach, po tym Zoomie, dotyczącym tego, jak postępować z kłótniami i bójkami dzieci, to żeby sobie nie tatuować całego ciała, to wytatuowalibyście sobie najlepiej dwie rzeczy. Pierwsze, nie wkraczam, to nie mój konflikt. I drugie, jestem karetką pogotowia. Tylko. Nie prokuratorem i nie sędzią. I jak wam to brzmi? Anna wysłała serduszko. Jak wam to brzmi? Czy to jest do zrobienia? Czy bywacie tylko karetką, czy bywacie prokuratorem albo sędzią? Czeka nas dużo pracy, napisała Paulina. No, co ja ci mogę powiedzieć, Paulina? Dopóki się nie wyprowadzą. Czyli nigdy nie być sędzią, nawet po. Co przez to rozumiesz, Karol? To bycie sędzią. Żebym wiedziała, czy rozumiemy to tak samo, wiesz. Jak wy rozumiecie, jak tego sędziego? Ewa, brzmi mi to jak dużo pracy i cierpliwości dla siebie. No. Ja mam czasem wrażenie, że wiecie, taki, nie wiem, jak to powiedzieć, wychowywanie dzieci wymaga od rodzica umiejętności siadania sobie na rękach. Bardzo często. Przez siadanie na rękach ja widzę takie właśnie niereagowanie. Właśnie niereagowanie, niedziałanie. I konfliktowanie się dzieci, to mi się mocno z tym kojarzy. W sensie no, nasza rola w konfliktach dziecięcych, to mi się kojarzy bardzo z siadaniem sobie na rękach. To jak, Karo, z tym sędzią? Czy chodzi o takiego sędziego, że jest kara za złe zachowanie, czy nie wiem, opisz, dobra. Komentarze typu nieładnie rzucać jego zabawkami, mówienie kto miał rację, nieładnie, że wyrzuciłam jego jedzenie na podłogę i teraz są jakieś tam z tego konsekwencje. Jeżeli jest taka sytuacja, że ewidentnie no nie wiem, na przykład jest kłótnia i potem się okazuje, że to ta kłótnia to jest dlatego, że jedno dziecko drugiemu dziecku wyrzuciło zabawki czy wyrzuciło jedzenie, to
my się możemy odnieść do zachowania, nie? Znaczy, możesz wtedy powiedzieć cokolwiek, co by było pożyteczne. I swojego stanowiska. Nie podoba mi się takie i takie zachowanie. Żeby nie pokazywać, żeby nie zmuszać dziecko do jakiejś tam obrony. Ono i tak się może bronić. Chodzi o to, żeby nie, wiesz, nie było tak, bo ty, dlaczego znowu to, żeby uniknąć takiej sytuacji, czemu znowu to zrobiły? Ile razy ci mam powtarzać, że, czy nie rozmawialiśmy już o tym, że, o, sobie zgasiłam światło, patrzcie. No już trudno, nic z tym nie zrobię. Popadła mi wtyczka. Nie chcąc. Zawodne. No, to żeby nie było takich tych. Czasem, tak, no jeżeli słuchajcie, ja wam streściłam tak jak powiedziałam, zrobiłam wam ten kawałek lekcji ze szkoły dla rodziców odnośnie bujek i konfliktów, ale no szkoła to nie jest tylko to, tylko to jest też pomoc, szkoła dla rodziców i wychowawców. Radzenie sobie, pomóc dziecku radzenie sobie z trudnymi emocjami, korygowanie tych niewłaściwych zachowań, jak to inaczej zrobić, zachęcenie do współpracy i tak dalej. Z tego są jeszcze potem inne jakieś tam rozmowy, które może się muszą odbyć wcześniej, może później. Kasia, chciałam tylko ukoić młodszego po bójce, ale chyba za bardzo się nim zajmowałam i przez to stawałam po jego stronie, co było krzywdzące dla starszej córki. Nie widziałam tego wcześniej. Tak. To jest jedna rzecz rzeczywiście, że my często, no właśnie tego najmłodszego, tego najbardziej w naszym przekonaniu, nie wiem, czy najsłabszego, czy najmniej zdolnego do stanięcia w swojej obronie, czy tego najgłośniej płaczącego, bierzemy w taką właśnie czułą opiekę, żeby te jego łzy odsyć, nawet nie zajmując tego stanowiska, ale jeśli jest tam bardzo, bardzo dużo uwagi, to rzeczywiście możemy spowodować takie odczucia w drugim dziecku. Ja jeszcze powiem wam szczerze jedną rzecz, żebyście, a dobra, postawmy na szczerość. To też zresztą jest na szkole dla rodziców poznańskich. Słuchajcie, prawda w oczy. Mamy ulubieńców. Jak mamy dwoje dzieci, tudzież więcej, to naprawdę my je w sensie kochamy porówno, nie że któreś kochamy mniej. To nie o to mi chodzi. Ale z jednym jest nam łatwiej być, a z drugim trudniej. Z jednym przyjemniej, z drugim mniej przyjemnie. Z jednym się łatwiej dogadujemy, z drugim trudniej. I często tak jak patrzę u siebie, jak patrzę po rodzicach, te najstarsze, no starsze to potrafi być właśnie w tej roli, tego, z którym trudniej. Zwłaszcza jak ktoś ma już jakiegoś nastolatka, albo na przykład ostatnio się przekonałam, że dziewięciolatki to jest taki dla wielu rodziców taki duży próg, o który się potykają. Więc jak mamy, więc lepiej, słuchajcie, żebyście spojrzeli prawdzie w oczy. Nie, oczywiście nie mówili o tym dzieciom, ale sobie o tym powiedzieli, że okej, jest tak, jak jest, bo bardzo często z tego dziecka, którego nie chcę powiedzieć, że lubimy trochę mniej, ale że mamy tę większą trudność z nim, to ono jest jakoś tak bardziej ochrzaniane przez nas, rzadziej jego strony zabieramy w konflikcie, łatwiej jego podejrzewamy o to, że on znowu coś, czy ona znowu coś, czy głośniejszą reprymendę dostaje, czy trudniej nam przymknąć oko, czy zadbać o jego interes, powiedzmy, w jakiej sytuacji, niż z tym dzieckiem, z którym nam jest łatwiej, czy które jest takie jakieś bardziej przytulaśne, bardziej nam jakieś, nie wiem, słodsze, czy sprawiające mniej kłopotu. Czyli jednym słowem, ulubieńcy mają łatwiej. Warto to sobie uświadomić, że to ma naprawdę na nas wpływ.
z tym naszym obiektywizmem. To jest no, mało obiektywnie. Ewa, a jak to jest z przepraszaniem? Mobilizować do przepraszania, zaraz ci powiem. U mnie z najmłodszą jest najtrudniej. Proszę bardzo. Mi łatwiej zrozumieć młodszego, bo sama byłam najmłodsza. O właśnie. A mężowi starszego, bo sam miał młodszego brata. No. Czyli różne są zasady. Różnie, niekoniecznie najstarsza, ale no. Ale tak jest. Słuchaj, Ewa, z przepraszaniem. Ja o tym robiłam filmik na YouTubie. Tam jest, jak sobie tam piszesz, wygooglasz, to będzie. Słuchajcie, nie uczymy dzieci przepraszania dla zasady, dlatego że to się robi z tego tak zwany taki rachunek księgowego. To znaczy jestem na minusie, muszę powiedzieć przepraszam i będę na zero. Czy muszę zaliczyć? Osobiście widziałam sytuację, zawsze to opowiadam, w której dziecko walnęło w przedszkolu z kolegę, dziewczynka walnęła kolegę w głowę. Jeszcze jej mama wtedy była. Kolega siedzi na dywanie i płacze. Dziewczynka stoi obok niego i jeszcze trzyma rękę nad jego głową. A mama interweniuje, wiecie jak? No co ty robisz? Powiedz przepraszam. I ona powiedziała przepraszam, nie? Jeszcze trzymając tą rękę na głowę. Totalna porażka. Bez sensu. Przepraszam oznacza, wiem, co źle zrobiłem, żałuję tego, teraz nie chcę tego robić dalej. Mówię teraz, bo nie możemy oczekiwać, że już nigdy to się więcej nie powtórzy, nie? Ale że jest chęć nierobienia tego. W tym momencie, w którym dziecko przeprasza. Jeśli to widzisz, jeśli tak jest, albo jeśli spytałaś dziecko, czy tak jest, jest, to jest ten pomysł na przepraszam. Zwracamy uwagę, jeżeli jedno jest poszkodowane ewidentnie, możemy porozmawiać z tym dzieckiem, no słuchaj, jego to bolało, nie? Czy jest przykro, nie wiem, jak możesz mu poprawić humor, możesz powiedzieć, co się powinno teraz wydarzyć, na przykład, on powie, przepraszam, ale czy ty wiesz, za co przepraszasz, czy wiesz, co poszło nie tak? Jak najbardziej możemy o to spytać dziecko. Czy wiesz, co poszło nie tak? Czy wiesz, co źle zrobiłeś? Czy żałujesz tego? Patrzymy, czy to duże, czy małe dziecko. Ja uczyłam swoje dzieci, naprawdę były małe. Tego uświadamiania sobie. Tych trzech pytań. A w ogóle, czy wiesz, co źle zrobiłeś? Albo czy wiesz, co poszło nie tak? To jest już tak trochę uwaga na marginesie, super ważne pytanie. Bardzo warto je stosować. Kiedy dziecko przeprasza, nawet jak powiedział przepraszam, to czy wiesz, co źle zrobiłeś? Wiecie czemu? Bo one czasem naprawdę przepraszają za coś innego, niż my sądzimy, albo niż my byśmy chcieli. Bo potrafią ci powiedzieć na przykład, no bo ty jesteś smutna. Albo bo się zdenerwowałaś. A przecież tobie nie chodzi o to, żeby za to dziecko przeprosiło, bo ty jesteś smutna czy zdenerwowana w wyniku tego na przykład, że ono wzięło i walnęło to drugie tak, że tam to krwawi z wargi, nie? Na przykład. Czy tam coś, żeby to wyjaśnić, żeby tu móc z tego zrobić jeszcze też taką okazję, taką wychowawczą, dobrze zrobioną. Ewa wtedy właśnie mówi, że ona nie wie, czemu się tak zachowała i jak mantra, że nie wie. Okej, może nie wie. Nie, bo są dwie różne rzeczy, Ewa. Nie pytamy dziecka, dlaczego to zrobiło, co zrobiło. Nie, tego nie robimy. To jest, po pierwsze, rzeczywiście dzieci często nie wiedzą. Po drugie, nie to, że zachowały się źle, to jeszcze nie potrafią udzielić odpowiedzi rodzicowi na pytanie, bo są frustracji rośnie. Nie pytamy, dlaczego zrobiło to, co zrobiło. Pytamy, czy wie, co źle zrobiło. Czy wie, co poszło nie tak, nie? Albo czy wie, za co przeprasza, nie dlaczego to zrobił. Czy wiesz, za co przepraszasz, albo za co mnie przepraszasz? Co było w tym złego?
Rozumiesz, Ewa, tą różnicę? Na pewno wrócę do filmiku. Polecam. Wydaje mi się, że wystarczy tam wejść na mój kanał Aga Rogala na YouTubie i tam w wyszukiwarce wpisać, nie wiem, przepraszam, bo tam jest chyba w tytule. To tam będzie. Pies o tych trzech. Jest też w ogóle o zdrowym poczuciu winy u dzieci. Jest cała playlista chyba nawet. Zdrowe poczucie winy. Ja tam robiłam kilka filmików o zdrowym poczuciu winy. Można do tego wrócić. I też jest tam ten film. O, widzicie, fajnie, że to mi się przypomniało. To też polecam. Bardzo często jest też tak, że jak pytam, co zrobiła i czy wie, co źle poszło, ona mówi, że wiesz, no przecież ty wiesz. To jakby nie chciałaby powiedzieć. Okej, ale może ty sądzisz inaczej, albo ale chcę dowiedzieć od ciebie. Po prostu pociśnij na to. No to możesz pocisnąć. To są ważne wychowawcze rzeczy. A jeśli jest, nie wiem, szloch w tym czasie, no to dobra, no to nie jest. To poczekajmy z tymi przeprosinami, wiesz, aż się troszkę zrobi spokojniej i za chwilę o tym porozmawiamy. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, coś byście chcieli o coś zapytać? Jest niecałe 15 minut do końca ustalonego czasu. Jeśli oczywiście rozumiem też ewentualnie wasz poziom zmęczenia czy coś, jakby to, co chciałam wam opowiedzieć dzisiaj, to ja już opowiedziałam odnośnie tych kłótni i bujek. Więc albo sobie skończymy 10 minut wcześniej, albo sobie odpowiemy na jakieś wasze zapytania, jeżeli jakieś są. Zróbmy tak. Jeżeli nie macie żadnych pytań, to poproszę Was, żebyście tutaj nacisnęli reakcję jakąś. Jest taka buźka, co nie? I można tutaj sobie wcisnąć jakąś emotikonkę. O, okej. Okay. I będę widziała, że nie. Że jest full. To już widzę, że trzy osoby. Okej. Znaczy, że w miarę wyczerpałam temat. Słuchajcie, to jest ostatnie spotkanie w ramach Wiosny dla Rodzeństwa. Bardzo Wam dziękuję za cały ten miesiąc. Moje dzieci się musiały wykazać, powiem Wam, dużą cierpliwością. Już młody to dzisiaj zrobił tutaj scenę, nie chciał wyjść, jak siadałam do Zooma, no bo nie lubi, jak wieczorem pracuję, a te środy wszystkie były w tym miesiącu zajęte. Ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Ja i tak jestem więcej pewnie w domu niż mama jeżdżąca gdzieś tam daleko do pracy. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie wpłaty, które zrobiliście za tego Zooma, czy przez By Cafitu, czy bezpośrednio. Nie ustalam sobie jakby tutaj wynagrodzenia za ten. Najważniejsze jest dla mnie, żebyście z tego czerpali korzyść, a jeżeli jesteście w stanie jakoś to zrobić jakąś kwotę za to nawet drobną, to bardzo Wam za nią dziękuję i każdą jedną bardzo doceniam. I dziękuję Wam, którzy byliście obecni. Wiem, że pora późna, ale też staram się to robić tak, żebyście po prostu wy byli po pracy i po położeniu na przykład dzieci spać, nie? Po podzieleniu tych obowiązków wieczorem mieli szansę być. I Wam, którzy to będziecie oglądać. Przypominam, kochani, że ja prowadzę indywidualne konsultacje online. Całą godzinkę sobie gadamy wtedy o sprawach, z którymi przychodzicie. Przypominam Wam, że też prowadzę terapię, takie spotkania bardziej cykliczne, które są naprawdę, no, według tych relacji, jak słyszę, bardzo przydatne
Mam na przykład spotkania tylko z jednym tatą, mam tylko z mamą, mam też właśnie z dwójką rodziców, którym pomagam się trochę dogadać. Więc to wszystko, czy właśnie nie tyle, że ja pomagam im dogadać, tylko chyba pomagam im się usłyszeć nawzajem. Kocham absolutnie moją pracę i bardzo Wam się polecam, jeżeli jestem w stanie Wam jakkolwiek pomóc, to będzie wspaniale, jeśli się do czegoś przydam. Wystarczy napisać. Dzięki Ewa, również. No to co? To życzę Wam spokojnej nocy. Jesteśmy w kontakcie. Jutro dostaniecie link do nagrania, który będzie aktywny przez miesiąc. Będzie można sobie obejrzeć dowoli jeszcze to nagranie. Trzymajcie się bardzo ciepło. Dziękuję Wam za to, że byliście, że oglądacie, że jesteście. Rozpoznaję już niektóre nazwiska i imiona. To jest dla mnie bardzo cenne, że tam jesteście. Spokojnej nocy. Dobranoc, pa.